Dodajmy do tego rosnącą konsumpcję, produkcję przemysłową, malejący deficyt budżetowy, nawet więcej Panie niż zakładał. Raj na Ziemi! No, i jeszcze nie, oczywiście, i te dane nie pozwalają politykom, zwłaszcza tym odpowiedzialnym za resorty gospodarcze, spoczywać na laurach, bo bardzo wiele jest do zrobienia i moim zdaniem powinniśmy już w swoim myśleniu o gospodarce wybiegać poza horyzont roku 2020, bo wtedy zaczną się dopiero dla polskiej gospodarki chude lata. Wiele, A Dlaczego spazuję? właśnie wtedy? Z kilku względów, ponieważ pod wielkim znakiem zapytania stanie wtedy następna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Wielka Brytania, która na 99,9% z Unii Europejskiej jednak wychodzić będzie, i jest drugim co do wielkości, nie trzecim, a drugim po Niemczech. Płatnikiem do budżetu Wspólnego Unii Europejskiej. To, panie e, doktorze, to właśnie e, strasznie mi się przykro zrobiło z tego, że tutaj mamy całą listę sukcesów i okazuje się, z, wynika z tego, co pan mówi, że te sukcesy oparte są na środkach unijnych. Nie, nie są, nie są. Ja za, zacząłem swój WWT, ale pan mnie nie do dokończyć. Po 2020 roku także odwróci się w sposób historycznie niekorzystny kształt piramidy wiekowej polskiego społeczeństwa. Krótko mówiąc, będziemy rekordowo dużo dopłacać z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli... Do puli pieniędzy, którą dysponuje z kolei ZUS. I przez kilka, nawet kilkanaście lat, dopóki nie wejdzie na rynek pracy, wyż demograficzny, który znowu wiele wskazuje na to, że właśnie się zaczyna, dzięki 500, i dzięki ogólnie polepszającej się no, to w w polskiej gospodarce. No, chyba jeszcze na o wzroście, ale jest lepiej. Z wyżu... Tak, jest pewien trend, ale to jeszcze chyba Dlatego... ta, ta, ta jaskółka wiosny nie czyni. Nie czyni, ale daje powody do tego, by sądzić, że będzie lepiej, jeśli chodzi o dzietność polskich rodzin. Ale wróćmy może rzeczywiście do tych sukcesów. Pozytywnych, tak, do tych tak, tak, tak. Zwłaszcza informacji. do najświeższej informacji o 4% w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrostu dynamiki PKB. Panie doktorze, czy to jest dużo? Tak. Bo dzisiaj dyskusja była, czy rzeczywiście to jest jakiś, to są dane, nad którymi warto, którymi warto się ucieszyć. Mamy aspiracje na więcej, i mamy możliwości na więcej. Przede wszystkim bardzo chciałbym, byśmy przebili ten szklany 4% sufit w wymiarze rocznym, to znaczy w 2017, być może dopiero w 2018 z pewnych względów, o których później. Mm -hmm. Uda nam się w ciągu pełnego roku kalendarzowego osiągnąć właśnie taki poziom 4% PKB, a że może być lepiej, to dowiodła choćby Rumunia, bo dzisiaj Eurostat opublikował dane dotyczące wzrostu gospodarczego dla całej Unii Europejskiej. Okazało się, że jesteśmy. Razem z Litwinami na drugim miejscu. Na pierwszym są Rumuni, właśnie oni odnotowali poziom dynamiki PKB 5,6%. 60%. co jest przyczyną wzrostu co tego, jest przyczyną? tego PKB? Oczywiście e, sceptycy, mówię o, o, o krytykach głównie tego mm. rządu, nasi e, oponenci także za granicą, e, z Komisją Europejską na czele i wiele ośrodków analitycznych, po, powiedzmy najogólniej nieprzychylnych Polsce i obecnemu obozowi władzy w naszym kraju, twierdzi, że e, ta, e, te, te, ten lepszy w rzeczywistości odczyt podany dzisiaj przez GUS w porównaniu z niedawnymi jeszcze prognozami analityków wynika z układu kalendarza. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku wynika z tego, że rok wcześniej święta wielkanocy były w kwietniu, e, przepraszam w marcu, Marcie. teraz były w kwietniu, e, że było więcej dni pracujących i więcej po prostu fizycznie w związku z tym gospodarka mogła e, wyprodukować w ciągu stycznia, lutego i marca. To jest oczywista bzdura, bo kiedy analitycy sporządzali swoje wcześniejsze, bardziej pesymistyczne dla polskiej gospodarki prognozy, to przecież kalendarz ten łącznie ze świętami że będą w Z góry, Z góry, góry, znamy. Znamy. Ale żeby, żeby oddać e, pe, pe, pełną prawdę, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście czynniki zewnętrzne także na ten dobry odczyt miały wpływ, zwłaszcza polepszająca się koniunktura w gospodarce niemieckiej jako e, u naszego najważniejszego partnera, zwłaszcza handlowego, przecież jedna trzecia naszego handlu zagranicznego łącznie to jest handel właśnie na kierunku w, obu stron, w obie strony niemieckim. Ale najważniejsze przyczyny tego dobrego wyniku polskiej gospodarki to jest po pierwsze ciężka praca zarówno polskich pracowników, jak i pracodawców, a po drugie rozsądna polityka gospodarcza rządu. Rozsądna, bo zrywająca z taką nieracjonalną restrykcyjnością w podejściu do małych i średnich, głównie polskich przedsiębiorstw, a przenosząca tę restrykcyjność i bardzo stanowczo traktująca oszustów, czyli nieuczciwych konkurentów, uczciwych przedsiębiorców, zwłaszcza oszustów podatkowych, bo oni rzeczywiście mają się coraz gorzej. Pan mówi o małych firmach. Czy rzeczywiście to zmniejszenie podatku CIT z 19 na 15%, ale to też dla pewnej grupy tylko przedsiębiorców, nie dla wszystkich, tylko dla pewnej grupy, mogło się do tego przyczynić, czy jak mówiono na początku, kiedy był wprowadzany ten nowy podatek, że to właściwie oszczędności są żadne, bo tam 60 zł taka mała firma jest w stanie w ciągu miesiąca zaoszczędzić, no to przecież to są żadne pieniądze. Polityka gospodarcza to nigdy nie jest jeden instrument. To jest cały zespół instrumentów, które muszą ze sobą współgrać. Pan wspomniał um, o, o elemencie tej polityki gospodarczej, o jej wycinku. On się składa w większą całość razem z programem 500, razem z, z małą, tak zwaną Małą Ustawą o Innowacyjności, która obowiązuje bodaj od sierpnia roku ubiegłego i która pozwala małym i średnim przedsiębiorcom inwestującym w badania i rozwój em, na płacenie niższych podatków, bo przewiduje dla nich specjalne ulgi. Na politykę gospodarczą składa się także zekonomizowana coraz bardziej w naszym przypadku dyplomacja, bo nie bez przyczyny po raz pierwszy przedstawiciel polskiego rządu, Brał udział w niedawnym szczycie G20 w Niemczech. Wicepremier Morawiecki odbywał rozmowy na najwyższym szczeblu z przedstawicielami władz amerykańskich i w Ameryce mających swoje siedziby międzynarodowych organizacji gospodarczych. Pani premier właśnie wróciła, zdaje się, czy, czy wraca już wróciła, już, tak? wróciła razem z szeroką delegacją polską z Chin. To wszystko składa się na lepsze postrzeganie Polski w oczach zagranicznych inwestorów, naszych partnerów handlowych. I koniec końców, mimo tej krytyki politycznej, jaka płynie na nas z różnych ośrodków wewnętrznych i zewnętrznych, można powiedzieć za starożynowej z rzemianami kontra factum nulla argumentum, na fakty nie ma argumentów. w rzeczywistości nie da się zakłamać, zaczarować. No to jeszcze jeden fakt, w tym razem pochodzący z raportu, z komunikatu agencji Moody's, która w piątek jakby podniosła prognozę rozwoju gospodarczego dla Polski z poziomu negatywnego na, na stabilny, no i w tym komunikacie między innymi napisano, Yy, tak. Yy, pomimo wzrostu niepewności politycznej po wyborach w 2015 roku, dowody nie wskazują na to, by klimat inwestycyjny znacząco się osłabił. Napływ inwestycji zagranicznych pozostał na solidnym poziomie, a, napływ portfel, a napływy portfelowe były stabilne. Yy. No, czyli te wszystkie zapowiedzi, że destabilizacja, rzekoma destabilizacja Trybunału Konstytucyjnego, zamieszanie w polityce spowodują odpływ inwestorów, no, nie nie, jakby nie wpłynęło to na realną politykę biznesu, który potrafi pieniądze liczyć. To jest komunikat pełen eufemizmów, bo tych trzech wiodących światowych agencji ratingowych na pewno do sympatyków obecnego obozu władzy w Polsce też nie można zaliczyć, z czego mieliśmy dowody kilkanaście miesięcy temu, ale i one nie mogą zakłamywać rzeczywistości, nie stać ich na to, bo chcą utrzymać na przynajmniej minimalnym poziomie swoją wiarygodność, więc muszą. Oddać przynajmniej część rzeczywistości w tym, co same publikują. Kapitał, większość przynajmniej kapitału, nie poddaje się dyktatowi politycznemu. Mhm. Płynie tam, gdzie można więcej zarobić, gdzie jest bezpieczniej, i wszystko wskazuje na to, że w Polsce. I jest coraz bezpieczniej dla uczciwych przedsiębiorców, także tych przyjeżdżających do nas z zagranicy, i można u nas zarobić, można planować w dłuższym terminie. Um, oczywiście jest wiele niepewności ciągle, bo, bo czasy są niepewne w wymiarze globalnym, um, ale w porównaniu z tym, co było u nas wcześniej. I w porównaniu z innymi krajami, nawet z całymi regionami świata, naprawdę mamy się czym obecnie pochwalić. I jeszcze, panie doktorze, bezrobocie 7,7%. To są dane Ministerstwa Pracy. No to radykalna jest zmiana, bo jeszcze w zeszłym miesiącu było 8,1, to są dziesiąte punktu procentowego. No to jest sporo, prawda? Bo w poprzednich miesiącach o jeden się obniżało, a to jest właśnie dużo czy mało? I znowu ktoś mógłby powiedzieć, że to efekt sezonowy, czyli niezasłużony z punktu widzenia rządu polityki gospodarczej, ale tak nie jest. To jest najlepszy Wynik od bodaj kwietnia roku 1991 to jest wskaźnik, mówię o stopie bezrobocia, który powinien szczególnie cieszyć, bo celem polityki gospodarczej i w ogóle działań na polu gospodarki i państwa, i sektora prywatnego jest polepszenie bardziej tych wskaźników społecznych niż stricte ekonomicznych, a więc ważniejszy jest, ważniejsza jest niska stopa bezrobocia od szybszej dynamiki PKB. Choć między nimi zachodzi zwykle tak zwana odwrotna korelacja. E, ważne jest, ważna jest e, o, reduku, redukowana właśnie na naszych oczach sfera ubóstwa e, w Polsce. Ważna jest dzietność, o której wspomnieliśmy, a, a nawet e, liczba zawieranych małżeństw czy spadająca ilość orzekanych rozwodów. Wspominaliśmy już o tym kilka tygodni temu w tym studio. Wskaźniki one są ważniejsze od wskaźników stricte ekonomicznych, a jeśli zagłębić by się w, w strukturę tego odczytu dotyczącego stopy bezrobocia, to znaleźlibyśmy tam jeszcze więcej pozytywnych elementów, choćby taki, że jednymi z regionów, gdzie bezrobocie spada obecnie najszybciej, są regiony najbiedniejsze, te popegeerowskie, mam na myśli Zachodnie Pomorze i, Warmię, i, i, i województwo warmińsko-mazurskie, bo to jest dla nas dziś Szczególnie istotne, by nie doprowadzić do nadmiernego rozwarstwienia, do nadmiernego zróżnicowania w poziomie życia pomiędzy biedniejszymi i bogatszymi regionami Polski. Dziś już możemy powiedzieć, że zbliżamy się powoli do, do na, tak zwanej naturalnej stopy bezrobocia. I trzeba już się zastanowić, jak nie dopuścić do tego, by ona nie przekraczała w pewnych regionach. No doktorze, 10, rozmawialiśmy 40%. o inwestycjach zagranicznych, które napływają do Polski, których no powinniśmy się cieszyć, ale to też powinny być inwestycje, które przynoszą nie tylko prawda, obrót jakimiś papierami dziwnymi itd. Ale też konkretne miejsca pracy, technologie przynoszą know-how, i tak dalej, tę wartość dodaną, taką namacalną dla gospodarki. Natomiast w pewnym momencie była dyskusja, że spadły w Polsce w ogóle inwestycje z racji tego, że środki unijne jeszcze nie były uruchomione, tak jak na, w, w takim zakresie, w jakim to powinno się odbyć, ale też był zarzut stawiany polskim przedsiębiorcom, że. Mają pieniądze na kontach i nie inwestują. Pana zdaniem to się już zmieniło, że polscy przedsiębiorcy te swoje oszczędności inwestują w rozwój? Nie chodzi o moje zdanie, ono tu nie ma nic do rzeczy. Od marca i znowu tak wskazują twarde dane, odczyty. Głównego Urzędu Statystycznego od marca inwestycje po prostu ruszyły, i wszystko wskazuje na to, że będą rosły coraz dynamiczniej. I że na, na przełomie drugiego i, 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 i trzeciego kwartału, a więc już wkrótce około czerwca, lipca, że będziemy mieli do czynienia z naprawdę istotnym ożywieniem na tym polu. A jeśli uda się nawiązać ściślejsze relacje z naszymi kluczowymi partnerami gospodarczymi, w tym Chinami, z którymi, jak powiedzieli, z których jak powiedzieliśmy, wróciła właśnie pani premier, i uruchomić oprócz inwestycji prywatnych polskich i publicznych polskich mhm. także źródła zagraniczne, niekoniecznie same unijne. No to wtedy też i na tym polu będziemy mogli być optymistami, bo rzeczywiście inwestycje, nie tak dynamicznie rosnące, jak byśmy chcieli i jak mogłyby rosnąć, kładły się cieniem na obrazie całej naszej gospodarki w ostatnich miesiącach i rodziły pewną obawę o zaistnienie, o możliwość zaistnienia nierównowagi makroekonomicznej pomiędzy dynamicznie wznoszącym się popytem, tym ogólnym, zagregowanym, jak mówią ekonomiści a podażą, czyli możliwościami produkcyjnymi, za którymi stoją właśnie inwestycje, które nie rosły. Ta nierównowaga, to lekkie rozchwianie, mam nadzieję, mam nadzieję, że właśnie się kończy. Wszyscy od kilku dni intensywnie dyskutują o wyjeździe, o wizycie pani premier właśnie w Chinach na takim spotkaniu poświęconym koncepcji pasa i szlaku. Tak by chodzi o jakby rozbudowę tej infrastruktury, poprzez którą może dochodzić do wymiany handlowej pomiędzy Chinami a Europą i resztą świata. Ale czy Pan poza tym entuzjazmem, który jest dość powszechny, czy dostrzega Pan jakieś zagrożenia? No bo jednak no, ta produkcja chińska jest tania, czy to nie będzie tak, że te towary chińskie będą po prostu zalewać nasz rynek i zamiast przysporzyć nam korzyści, to nam przysporzy to kłopotów, bo nasze małe firmy po prostu będą upadać, bo konkurencja ze strony Chin będzie tak silna, koszty wytwarzania produktów, czy ubrań, butów i tak dalej będą tam o wiele tańsze niż tutaj w Polsce. No i polskie zakłady krawieckie, polskie zakłady, małe zakłady obuwnicze po prostu będą padać. Primo. W... Odpowiednio, we właściwy sposób skonstruowanej hierarchii w polityce gospodarczej na samym szczycie stoi dobro konsumenta. Jeśli konsument może kupić towar o porównywalnej jakości i za niższą cenę, to trzeba mu na to pozwolić. Kropka. Rzecz druga, Chinom, Chińczykom, chińskim przedsiębiorcom, eksporterom. Nie wszystko opłaca się do Europy, w tym do Polski sprzedawać, choćby z tytułu wysokich kosztów transportu, bo dzieli nas jednak spora odległość tercjo szereg polskich przedsiębiorców, choćby tych z branży miedziowej, producentów żywności, producentów maszyn i urządzeń, hodowców zwierząt futerkowych, dowiodło, że w Chinach można dostrzec nie tylko źródło tanich towarów, o czym pan powiedział, ale także rynek Zbytu, ogromny rynek zbytu, bo liczący około 1,5 miliarda konsumentów, którzy też potrzebują kupować towary z zagranicy, bo żadna gospodarka nawet tak wielka jak chińska nie jest w warunkach dzisiejszych zglobalizowanego świata, nie jest gospodarką autarkiczną, samowystarczalną. Chin, Chinom, w gospodarce chińskiej stawia się jeden podstawowy zarzut. Zaraz ceny dumpingowe. Dwa... Produkcja no nieuczciwa, bo na przykład produkcja towarów podrabianych, mimo że się używa metek firmowych itd., no ale to jest no, no to nie ma wiele wspólnego z, uczciwą, z uczciwym prowadzeniem biznesu. Panie Pan się nie bawia, że to szczenie polskę Europę. Nie, 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 nie ma sensu y, ciągnąć dyskusji o handlu polsko-chińskim w warunkach, kiedy mamy nad sobą czapę Unii Europejskiej. W artykule trzecim traktatu lizbońskiego <laughs> wspólna polityka handlowa jest, jest ekspresji z berwi spisana do wyłącznych kompetencji Komisji Europejskiej. <laughs> Polska nie ma tu za przeproszeniem nic do powiedzenia. Ponadto jest jeszcze Światowa Organizacja Handlu, więc skupmy się w swoich relacjach z Chinami teraz na innych. Na kwestii inwestycji, na kwestii współpracy na polu infrastruktury, finansów i na innych polach, w których Polska jako kraj suwerenny ma więcej do powiedzenia i na których to polach Unia Europejska nam... może wyłącznie mm -hmm. rolę wspierającą i uzupełniającą. A co pełnić? nam Chińczycy mogą zaoferować w inwestycjach w infrastrukturę? No była słynna sprawa firmy chińskiej, która budowała nam fragment autostrady A. Dwa pod Warszawą, no i to skończyło się no, pewnego rodzaju kompromitacją. A z drugiej strony Chińczycy i u siebie, i w wielu innych regionach świata, choćby w Afryce, dowodzą, że potrafią budować infrastrukturę o wysokiej jakości i po niższych kosztach niż firmy, choćby zachodnioeuropejskie. A więc z Chińczykami da się współpracować. Myślę, że to był wypadek przy pracy. Zresztą współpraca z Chinami wcale nie oznacza zerwania czy nawet osłabienia naszych tradycyjnych więzi wewnątrzeuropejskich czy transatlantyckich, bo one są dla nas szczególnie strategicznie ważne. Polska z Chinami zacieśnia swoją współpracę i to dobrze, bo na kontaktach z tym krajem możemy wiele zarobić, zarabia na tym cały świat. Jesteśmy coraz aktywniejszym udziałowcem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Nasza wymiana handlowa z Chinami obustronna już wkrótce może przekroczyć wartość 20 miliardów dolarów, a i Chińczykom wszystko wskazuje na to, że zależy na kontaktach z Polską. Znowu nie bez przyczyny w ciągu niespełna 12 miesięcy mieliśmy do czynienia z dwoma spotkaniami na najwyższym szczeblu mam bo był przewodniczący rady. W czerwcu ubiegłego tak, roku. Siedzinki w Polsce. Xi tak, w Polsce. Tak, teraz, teraz była pani premier. A wcześniej prezydent. Wcześniej prezydent, oczywiście, ale. No. Panie doktorze, i na koniec, skoro gospodarka rośnie, rozumiem, że Polacy mają troszkę więcej pieniędzy w portfelach. Może nie wszyscy, ale pewnie część. To jeśli mają, ci, którzy mają więcej, to w co powinni inwestować? Mhm. Jest kilka żelaznych zasad inwestowania swoich pieniędzy, lokowania ich w różne instrumenty. Po pierwsze, nie lokować wszystkiego w jeden instrument, czyli, jak mówią inwestorzy, nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Szereg yy, decyzji, szereg czynników yy, zależy od naszych indywidualnych uwarunkowań i preferencji. Od tego, czy mamy dużo czasu na inwestowanie.